Pan Bóg mówi przez proroka Jeremiasza: nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. Pan Bóg zwraca uwagę na to, że my, ludzie, potrafimy się lękać, że my, ludzie, mamy czasami w sobie lęk przed drugim człowiekiem. Natomiast Pan Bóg nas zachęca do tego, żeby te lęki przezwyciężać. Lęk to jest z jednej strony rzeczywistość ludzka, która w pewnym sensie jest naturalna. Jest to w pewnym sensie naturalne, że przeżywamy różne lęki, natomiast nie jest naturalne tym lękom się poddawać. Nie jest naturalne przed tymi lękami uciekać. Więc Pan Bóg nas zachęca, żeby zobaczyć nasze lęki, żeby się z nimi skonfrontować, po to, żeby je uzdrawiać, po to, żeby je przezwyciężać, po to, żebym to ja miał lęk, a nie lęk miał mnie. I kiedy odkrywamy nasze lęki, kiedy razem z Panem Bogiem i z Bożymi ludźmi, z kompetentną pomocą przezwyciężamy nasze lęki, to wtedy sobie uświadamiamy, że tych lęków jest mniej, że te lęki podlegają też jakiemuś uzdrawianiu. A jeżeli nie wszystkie lęki da się uzdrowić, to niektóre lęki po prostu można przezwyciężać i nie pozwalać, żeby one kierowały naszym życiem.